Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam prosty sposób na śledzie, tym razem po duńsku. Fajny sos, prosty przepis, idealny na każdą okazję, ładnie wyglądają, podane, po prostu polane sosem, ale możecie również wymieszać, jeśli wolicie. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od namoczenia śledzi. Najpierw godzinę w wodzie, potem wodę zlewamy i zalewamy również na godzinę w mleku. Następnie osączamy. Przygotowujemy sos. Siekamy drobniutko pół pęczka szczypiorku i koperku. Wrzucamy do miseczki. Kroimy jednego dużego ogórka konserwowego lub dwa mniejsze, również drobniutko w kosteczkę. Również przerzucamy do miski. Kroimy również pół czerwonej cebulki w kosteczkę. Dodajemy 3 łyżki małych kaparów. To jest taki mały słoiczek. 2 łyżki śmietany kwaśnej gęstej i 2 łyżki majonezu. Do tego łyżeczka curry i łyżka ketchupu. Wszystko razem dokładnie mieszamy. Osączone śledzie na sitku wycieram w ręcznik papierowy. Następnie kroję w takie kawałeczki naraz, lekko pod skosem i układam na półmisku. Na wierzch wykładam mój sos do śledzi. Na środek najwięcej, po brzegach troszkę mniej. Żeby wystawały odrobinę śledziki, wtedy bardzo ładnie wyglądają. Wykładam cały sos. Dekorujemy dowolnie i gotowe. Możecie również wymieszać, jeśli wolicie, ale ja lubię podane właśnie w ten sposób. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowały. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej przepisów na różne śledzie i przekąski znajdziecie również na mojej stronie swojskiejedzonko.com oraz na moich playlistach na YouTube. Do usłyszenia!